kiedyś był jedną z najpopularniejszych gier karcianych na Śląsku. Jego popularność w ubiegłym stuleciu sukcesywnie spadała, jednak w ostatnich latach powraca do łask. Skat, bo o nim mowa, znów staje się karcianym znakiem rozpoznawczym Śląska. Na razie na turniejach takich jak ten zorganizowany w Leskach w ubiegły weekend. Skat to nie jest typowa gra karciana. Nawet karty są tu inne niż te powszechnie stosowane. Jedno jest niezmienne: radość ze wspólnej gry i nie hazardowa, a sportowa rywalizacja. Jest to Grand Prix okręgu Śląsk Południe i chcąc uczestniczyć we finale, który odbywa się w listopadzie albo w grudniu, trzeba po prostu rozegrać z tych 40 kilku przynajmniej ze 30 turniejów i być na wysokich miejscach, żeby potem w 40 zagrać naszego okręgu. A to zadanie do łatwych nie należy, bowiem żeby znaleźć się w czołówce takich zawodów, trzeba się nad kartami sporo nagłówkować. W takim turnieju trzeba nagrywać około 2,5 tysiąca punktów małych z gry, żeby po prostu uzyskać odpowiednie duże punkty zaliczane do Grand Prix tego okręgu. No powiedzmy, jeżeli mam 1000, no to jeszcze trzeba trochę nagrać. W lyseckim turnieju walczyło o to niemal 60 zawodników z całego regionu. Obci przyjeżdżają, nie przychodzą nasi zawodnicy, już to po raz kolejny powtarzam, brak zawodników z naszej gminy. O, dokładnie dzisiaj jest 2 zawodników z naszej gminy. Ale za to jakich? Łukasz i Grzegorz Wojaczkowie zajęli w Leskach 2. i 3. miejsce, ustępując jedynie Bolesławowi Tomaszewskiemu z GKS-u Dąb Gaszowice. Faktem jednak jest, że takie turnieje przyciągają przede wszystkim starszych graczy. Dość powiedzieć, że w lyseckim memoriale udział wziął zaledwie jeden junior. I trudno tu znaleźć przyczynę braku zainteresowania młodzieży właśnie skatem. Działacze zrzeszeni w regionalnych strukturach zabiegają o to, aby w szkołach pojawiły się specjalne płyty z interaktywnymi kursami gry. Nasze dzieci są nauczone grać na komputerze. Jeżeli ta płyta będzie, ma być, może jeszcze w tym roku będzie, wtedy będziemy rozmawiać z dyrekcją szkoły, gimnazjum, szkoły podstawowej, żeby na jakimś kółku komputerowym czy na jakichś innych zajęciach pozalekcyjnych te dzieci do tego zachęcić. Jest to nasza śląska tradycja, to jest, którą trzeba podtrzymywać. Trudno się z tymi słowami nie zgodzić.